To jest też książka o dojrzewaniu, o różnicach między młodością a starością. Miałam wrażenie takie, że bohater więcej czerpie rozkoszy z bycia człowiekiem dojrzałym. Czyli na odwrót, to zwykle się mówi, jak wspominamy rozkosz młodość. W ogóle odczuwa. Tak? Być może tak. Ale pewien komfort, powiedzmy. No być może tak, wie pan, nie, on tam mówi o tej młodości niezbyt, powiedziałbym, pochlebnie. Właśnie, że to czas rozczarowań właściwie. Tak? No przede wszystkim rozczarował się jednym. Przecież był zdolnym człowiekiem. Zapowiadał się, według profesorów w liceum plastycznym, zapowiadał się na zdolnego malarza. No a tu doznaje nagle, to dla niego była klęska, kiedy... Krytyki. No jaka to krytyka, wie pani? To jest zamach profesora na jego wolność. Bo my tak traktujemy to jako normalną krytykę. Przecież ten mu mówi, profesor, coś tu namalował. Mhm. Maluj tak, jak widzisz, prawda? On na to mówi, ale ja tak widzę. Na co profesor mówi, to źle widzisz. No wie pani, to nie jest krytyka. To jest cios. To jest cios, to jest właściwie... Zanegowanie istnienia swojego. Tak. Zanegowanie jego osobności, jego zdeptanie wyobraźni. Mhm. Więc to był dla niego wielki cios, dlatego on się wściekł, rzucił to i skończył. Bo jak się to potraktuje jako krytykę, no krytyka ma swoje wymiary, prawda? Mhm. To nie jest krytyka. To jest odrzucenie. Ale miałam wrażenie, że mówiąc rozkosz, że... ta miłość wieku dojrzałego daje mu, że on wtedy czuje, że kocha najbardziej, będąc człowiekiem dojrzałym, że mocniej kocha, niż kochał jako człowiek młody. I tutaj są też lapsusy dotyczące takiej miłości kobiety po menopauzie, kiedy ona tak naprawdę wtedy może się uwolnić zupełnie, ta miłość, i dawać kobiecie po menopauzie największą rozkosz. Czyli to też jest dla mnie bardzo ciekawe w tej książce, że ona jakby naprzeciw stereotypom, bo zwykle opowiada się takie wspaniałe historie o pierwszej miłości, jak to ta pierwsza młodzieńcza miłość jest wspaniała, a tutaj ta kobieta pisze, że dopiero po menopauzie czerpie tak naprawdę radość z tego. No wie pani, no chciałem, żeby to była książka nie stereotypowa. Na pewno jest. Czy ma pan poczucie, że jest pan może jednym z tych ostatnich strażników literatury będącej sztuką? Nie. Ja, wie pan, mam przekonanie, że literatura jako sztuka nie zniknie. Mhm. Nie zniknie. Dostrzega pan młodszych, zdolnych, mądrze piszących? Czytał pan coś ostatnio ciekawego? No, dostrzegam, wie pan, oczywiście, że dostrzegam. No nie będę wymieniał nazwisk, wie pan, jednych wymienię, drugich nie i to będzie już. Ale dostrzegam, oczywiście mamy utalentowanych i to w różnych, wie pan, bo to mówi się młodzież. No wie pan, Janusz Rudnicki, prawda, który dla mnie zawsze był, jak wraz z pierwszą książką, objawieniem talentu, no nie jest już taki młody, prawda. A Jacek Denel jest młodziutki, bo mam dopiero 30 przekroczył, więc wie pan, w tej rozpiętości wieku, no widzę utalentowanych ludzi po prostu. Oczywiście, no ale poza tym, dlaczego literatura, wie pan, która jest sztuką, miałaby zaniknąć? Potrzebujemy odniesienia jakiegoś, żeby pan mógł powiedzieć, że coś jest popkulturą, prawda? Czy coś jest pseudoliteraturą, to mówi to pan na podstawie odniesienia do czegoś, co jest kulturą i co jest literaturą przecież. No, pod warunkiem, że zachowujemy cały czas ten sam poziom hierarchii, to znaczy, że... Nie równamy do dołu. Tak, że ta popkultura nie jest coraz gorsza, ponieważ kultura jest coraz gorsza na przykład. Nie. Wie pan, popkultura zawsze istniała i kultura zawsze istniała. Popkultura nie jest wymysłem naszych czasów. Zawsze będą ludzie, którzy potrzebują dobrej opowieści. Państwo jesteście młodziutcy, ale przed wojną, ja pytam się, czy ktoś zna nazwisko Antoniego Marczyńskiego. Nie znacie? Nikt nie zna. Antoni Marczyński to był przed wojną najbardziej chodliwy pisarz, prawda? Mhm. Miłość
Szeika, Przygoda w Biarritz, Perła Szanghaju, nie znacie. Brzmi ciekawie. No, bił rekordy popularności, a w stosunku do dzisiejszych rekordów popularności. Oczywiście biorąc pod uwagę, że przecież przed wojną niewielka część społeczeństwa była, umiała czytać i pisać. Dzisiaj wszyscy prawie umieją. Więc to zawsze istniało. To zawsze. Ale rozumiem, że nie spotkamy nigdy nazwiska Wiesław Myśliwski i pod spodem tytułu na przykład Ciężka zdrada. Czegoś ekspresyjnego, bardzo krwawego albo upojnego. Ale to może być na zasadzie horror. Przewrotności taki tytuł, wie pan. Na zasadzie przewrotności. Jeszcze temat podświadomości chciałam poruszyć, bo on też się tu przewija. Czy psychologowie w końcu dotrą do tego, czy ta podświadomość istnieje i czym ona jest? Bo mówi pan, że Freud to za mało. Wiedza, którą czerpiemy z Freuda, to dużo za mało. To wie pani, kiedy się zastanawiam nad podświadomością, prawda, to spytam się, co to jest właściwie. To jest pojęcie. Właśnie. To jest słowo. No, jakiś wybieg. I wybieg. Żeby coś... Żeby jakiś tak, pomysł no, ja on tam gdzieś mówi, wręcz. Że stworzenie takich pojęć jest wynikiem naszej bezradności właściwie. Tworzymy pojęcie, prawda, i później do pojęcia dorabiamy całą logikę i tak dalej, całą filozofię, wie pani. Ale przecież nikt podświadomości nie widział. Nikt podświadomości nie jest uchwytna. Gdzie jest granica między świadomością a podświadomością, prawda? Ale myśli pan, że kiedyś doczekamy się czasów, gdy twarda nauka odpowie na to pytanie, które gnębi bohatera, z jakich kawałków, z ilu kawałków człowiek się składa, grube są te szwy? Nie ma takiej, to niemożliwe jest. I ma pan nadzieję, że nie odpowie? Nie, ja wiem, że nie odpowie, nie to, że mam nadzieję. Mhm. To jest niemożliwe, wie pani. To człowiek jest tak tajemniczą istotą, możemy się dobrać, rozłożyć go na czynniki pierwsze, zrobić z niego chemię kompletną, ale nie będziemy jeszcze mieli wtedy wiedzy o człowieku. Nadal nie będziemy nic wiedzieć. Podobno wystarczy brać pastylki, żeby czuć się szczęśliwym na przykład, bo brakuje czegoś nam tylko i... Nie, wie pani, gdybyśmy rozwikłali tajemnicę i dali odpowiedź na to, kim jest człowiek, to postawilibyśmy kropkę nad poznaniem w ogóle, już nie nad literaturą, tylko nad w ogóle poznaniem.